Kolejny nasz rozmówca po spotkaniu Superpucharu rozgrywek B-klasowych, Cezary Tomczyński, Olimpia Truskolasy. Dzień dobry. I jak ocena tego dzisiejszego spotkania? Poszczeraliście sobie trochę przed sezonem, wygrywając wysoko, bo aż 9-0 z Jurą Niechowa. Tak, tak, kolejne spotkanie, potraktowaliśmy to sparingowo oczywiście. Trochę poszczelaliśmy, kolejne przygotowania trwają oczywiście do rundy. Zostały jeszcze nam 2 tygodnie niecałe i zaczynamy. Mamy postawiony oczywiście cel awansu, mamy kilka nowych transferów. Też troszeczkę młodzieży doszło, no i walczymy oczywiście o wejście do okręgówki. Jak pomysł pod okręgu się podoba, który od 2 lat organizuje takie spotkania, krótko przed ligą, mistrzowie A i B klas? No bardzo dobre, można sprawdzić właśnie lidera jednej, jak i drugiej grupy, na jakim poziomie to wszystko wygląda. No i zawsze też można rozegrać właśnie takie spotkanie właśnie w celu sparingowym. Dobre przygotowanie też do ligi jest. Jeszcze niedawno graliście w 4. lidze, bardzo szybko po reaktywowaniu awansowaliście, macie piękny obiekt, no na pewno jest zapotrzebowanie na wyższy poziom, na wyższe granie w Truskolasach. Tak, oczywiście jest zapotrzebowanie, mamy naprawdę bardzo zdolną młodzież, widać nawet po składzie, że jest bardzo młody skład, mamy dużo młodzieżowców, no i myślę, że będziemy chcieli wejść do 4. ligi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.